Z Markiem znamy się jeszcze ze szkoły średniej. Potem przez jakiś czas wspólnie studiowaliśmy i zawsze to, co było dla nas takie wspólne, to co zawsze nas pociągało, to rozwój osobisty, to fascynacja możliwościami naszego umysłu. No i mieliśmy po 20 kilka lat. Zadzwonił do mnie Marek i powiedział, tak jak w Raymondzie: Ja nie mam nic, ty nie masz nic, więc razem mamy dokładnie tyle, żeby otworzyć fajną firmę. No, i otworzyliśmy. Najpierw nazywała się Akademia Szybkiego Czytania i Technik Pamięciowych El Moria. Mieszkaliśmy wtedy w Zielonej Górze i właśnie tam powstała no już dzisiaj Akademia Nauki. No i zajmowała się prowadzeniem kursów szybkiego czytania i technik pamięciowych oraz rozwojem, szeroko rozumianym rozwojem dla, dla dorosłych. Głównie na te kursy chodzili studenci, licealiści, ale zdarzały się też czasami e, osoby starsze, takie, które już pracowały, które już miały rodziny, miały własne dzieci. No i te właśnie osoby e, zazwyczaj e, mobilizowały nas do tego, żeby, żeby stworzyć takie same kursy dla dzieci. Bo mówiły nam, to właśnie im jest to najbardziej potrzebne. To one. E, Potrzebują w szkole przede wszystkim tych narzędzi, właśnie potrzebują sprawnie czytać. To właśnie tym dzieciom potrzebne jest to, żeby e, zaszczepić w nich pasję do czytania, żeby zauważyły, że czytanie jest fascynującą przygodą, że, że w przyszłości będzie to dla nich coś bardzo wartościowego to, że potrafią sprawnie czytać to, że w ogóle lubią czytać to, że lubią e, e, odkrywać w, w, świat właśnie poprzez książki. No, ale my nie, nie byliśmy przekonani do końca na początku do tych kursów dziecięcych, no bo sami byliśmy dosyć młodzi, jeszcze nie mieliśmy własnych, no ale w końcu urodziły się nasze własne dzieci. No i wtedy mieliśmy już taką mobilizację wewnętrzną, taką motywację wewnętrzną do tego, żeby zacząć te nasze idee, które realizowaliśmy na kursach dla dorosłych, no, właśnie dać tym naszym najpierw dzieciom. No, ale e, e, powstały te kursy dla dzieci. E, one na początku były bardzo techniczne. One przede wszystkim uczyły ich właśnie sprawnego czytania, e, technik pamięciowych, e, poprawiały ich koncentrację, e, dawaliśmy im systemy powtórkowe, w ogóle system uczenia się e, trochę też motywacji. Ale nie zawierały zbyt dużo tych elementów rozwojowych. No i pierwsze nasze doświadczenia były trochę zaskakujące dla nas samych, bo mimo że na kursie te dzieci naprawdę świetnie czytały, mimo że znały techniki pamięciowe, mimo że potrafiły tymi technikami zapamiętywać niesamowitą ilość informacji, co robiło na dorosłych bardzo duże wrażenie, ale w rezultacie to się nie przekładało do końca na efekty w szkole. I tak jak pytaliśmy tych naszych znajomych, właśnie, którzy, których dzieci e, uczestniczyły w tych pierwszych naszych kursach, no to oni tak e, kurtuazyjnie odpowiadali, że nie, no tak, no, że trochę coś tam widać. No ale my sami czuliśmy, że nie ma tego efektu wow. Takim tak. przełomem e, w tych kursach, znaczy to się w zasadzie zadziało od razu, na, e, zaraz po pierwszych próbach, było jakby bardzo, bardzo duży nacisk, który położyliśmy na radość uczenia, na tą taką stronę emocjonalną. I, I wtedy, kiedy te kursy wzbogaciliśmy o ten element, o to, żeby te dzieciaki miały z tego naprawdę frajdę, wprowadziliśmy eksperymenty naukowe do tych programów, wprowadziliśmy elementy, właśnie które miały podnosić poczucie własnej wartości u tych dzieci to były też to są elementy, które też dają takie umiejętności relacyjne, że te dzieciaki potrafią pracować w zespole i to wszystko razem z technikami pamięciowymi, razem z, ze zwiększeniem, z podniesieniem koncentracji, przede wszystkim z umiejętnością czytania, sprawnego czytania, to dopiero dało ten efekt, po którym rodzice zaczęli nam mówić po kilku tygodniach takich zajęć, efekt był widoczny od razu, był efekt wow. Także zauważyli, że, że te dzieciaki zupełnie inaczej um, zaczynają reagować na, na zadawane zadania, w ogóle na, na to, że, że muszą się uczyć. Nie było e, te, te, tego, e, tego efektu, że o, nauka, no to już mi się nie chce.